Po świetnym meczu w Lublinie powracamy do ligowego ścigania w Gdańsku. Przed nami ostatni mecz rundy zasadniczej, w którym zmierzymy się z drużyną Polonii Piła. Przypominamy, że w pierwszym meczu rozegranym w Pile w kwietniu nasza drużyna przegrała 48-42, więc dzisiaj podopieczni Mirosława Berlińskiego powalczą o wygraną, ale i o punkt bonusowy. Możesz nam powiedzieć, jak się czujesz, jeśli wiesz, że twój brat rywalizuje w przeciwnej drużynie? No mówiłem mu, żeby w pierwszym biegu się nie wygłupiał. No. Nie no, tak na poważnie, no to wiadomo, wyjeżdżamy pod taśmę i już no nie ma patrzenia, kto to jest rywalem, czy tata, czy brat. Trzeba jechać swoje i zapisujemy punkty pod swoim imieniem i nazwiskiem. Oskar, w przyszłym tygodniu przed nami ciężki weekend. Jak wiemy, mamy dwa wyjazdy, w sobotę mecz w Łodzi, w niedzielę mecz w Krakowie. Czy jakieś specjalne przygotowania przed tymi wyjazdami? No na pewno gdzieś odbędziemy jakiś mały trening, ale bez jakiegoś większego katowania. To, co mamy mieć sprawdzone, to już mamy dopasowane, można powiedzieć, teraz gdzieś jakiś, tylko aby podtrzymać tą gibkość troszeczkę w kościach, żeby się nie zastać i można jechać dalej. W tym sezonie co mecz staram się coś poprawić, bo widać, że ta jazda moja nie jest taka, jak powinna być i cały czas coś szukam. No i dzisiaj było ciut lepiej, no także jest jakiś tam dobry prognostyk na następne spotkanie. Na przyszły tydzień, bo jak wiemy, w przyszłym tygodniu dwa mecze przed nami, w sobotę Łódź, w niedzielę Kraków, także niezły żużlowy maraton. No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, to nie jest żaden problem. Wydaje mi się, że to nawet lepiej, bo będziemy w ciągu tej jazdy, a ostatnie tam miesiące mieliśmy kilka dużych dosyć przerw i jakoś to nie wpływa dobrze na jazdę. Zakończył się wysokim zwycięstwem naszej drużyny. Czy jest pan zadowolony ze swoich zawodników? Ależ oczywiście, kto by nie był zadowolony, taki wysoki wynik, zawodnicy zadowoleni, każdy sobie punktował i każdy zadowolony. Czy jakieś specjalne przygotowania do przyszłego tygodnia? Jak wiemy, przed nami dwa bardzo ważne mecze. Jak zawsze, dużo turniej młodzieżowych dla młodzieżowców. Seniorzy sobie jeżdżą w ligach różnych, duńska, szwedzka, no i to powinno wystarczyć. I trzymamy kciuki za dobry wynik w przyszłym tygodniu, tak? Nie, dziękuję. Też wierzymy w zwycięstwo. Mikel, yesterday you raced in Daugavpils and today you won all your hits. How you did it? I don't know. I was pretty good from the start today. That made it a lot easier. Yesterday in Daugavpils, my first three races, I was struggling a lot from the start, so that made it a bit difficult for us. We were mixing a little bit. I don't have so much experience with the track in Daugavpils, so was tough for me. But last two races was okay. So today is my birthday, and I wanted to give myself a nice present. So it was nice to get my first full 15-point maximum for Vipsiesha. So yeah, good meeting for me, but good meeting for the team as well. So we're looking good for the last two meetings. Dzisiejszy mecz zakończyliśmy zwycięstwem. Do tabeli dopisujemy 3 punkty dla naszej drużyny i trzymamy kciuki za dobry występ naszych zawodników w przyszłym tygodniu w Łodzi i w Krakowie.